było bardzo udane spotkanie. Z dumą podkreślają organizatorzy charytatywnej imprezy Gramy dla Kingi, która odbyła się w piątek 3 stycznia w Cieszynie. Klub Stella Cieszyn oraz BDB Event zaprosili na mecz koszykówki, ale nie zabrakło również wydarzeń towarzyszących. Najważniejszy był jednak cel spotkania, by pomóc Kindze. Dziewczynka cierpi na niskorosłość idiopatyczną. Chcieliśmy po prostu rozegrać mecz dla kogoś. Ostatnimi czasy graliśmy dla Jasia, udało się nam uzbierać pieniążki, no i z racji tego chcieliśmy kolejnej osobie pomóc, no i taka inicjatywa wyszła z naszej strony. Dzisiejszą gwiazdą jest właśnie nasza Kinga, dla której to wszystko jest zorganizowane. Ci ludzie tutaj, którzy się zeszli właśnie na tych trybunach, są też dla niej i mamy nadzieję, że cała ta inicjatywa będzie korzystna dla niej i pomożemy jej jak najwięcej, tyle ile możemy. A przez naszą pasję jest to coś super dobrego, że koszykówka, widowisko może pomóc też naszej Kindze. Kinga, by urosnąć, musi przyjmować hormon wzrostu. Niestety w jej przypadku leczenie nie jest refundowane przez NFZ, a koszty terapii, jak podkreślają rodzice, są ogromne. Od czasu, kiedy zaczęliśmy informować o Kindze, to uzbierała się cała kwota na się pomaga, a teraz zbieramy na rehabilitację i na konsultacje z lekarzami. No i na to głównie teraz zbieramy, także na lek już jest uzbierane. Podczas meczu udało się zebrać dla Kingi blisko 4000 zł. Wprawdzie klub Stella Cieszyn minimalnie przegrał z drużyną z czeskiego Cieszyna, ale nie wynik był najważniejszy, a dobra zabawa. Niedawno, jakieś 3 lata temu, 4 lata temu, jako zawodnicy drugiej ligi teraz grają w Czechach, a my tutaj tworzymy kolejne zaplecze ligi seniorskiej, bo naszym celem jest zdobycie właśnie odzyskanie drugiej ligi w Cieszynie i cykliczne rozgrywki z roku na rok, żeby to się stawało popularne i żeby koszykówka wróciła na mapy Polski jako Cieszyn. Nie przykładamy wagi do wyniku, my mamy cel teraz finała akurat na Komi Cieszyn, gra tutaj w finale A i tutaj jest, to jest naszym celem, gdzieś tam wchodzimy w trening dopiero, gdzieś tam mieliśmy trochę cięższe po świętach na Nowy Rok, mieliśmy cięższe treningi, także chłopcy też są trochę zestresowani, troszeczkę zmęczeni są. Ale dają z siebie wszystko, co widać. Oczywiście, że tak, to zawsze dają z siebie wszystko, może niekiedy nam nie wychodzi, ale staramy się no jak najlepiej grać tutaj dla tej licznej publiczności, bo znowu dzisiaj jest liczna publiczność i oczywiście Wam bardzo dziękujemy za to. Dzisiaj naszą gwiazdą jest Kinga, tak jak wspominaliśmy, my jesteśmy tutaj na drugim planie, dla nas to jest taki sparring, trening i chcemy sprawdzić swoje umiejętności, swoją kondycję, to co pracujemy na treningach, więc, ale dzisiaj główną rolę odgrywa nasza Kinga i oby była zadowolona i czuła się tutaj jak w koszykarskiej rodzinie, jak mogę tak powiedzieć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.